Witam wszystkich, tutaj Tyranotronus. Chcę pokazać wam solowy występ mojej figurki Kaiju Shrike Turner z Pacific Rim Uprising z Bandai. Oto właśnie ona. Ten Shrike Turner Kaiju Potwór jest kategorii czwartej, tak jak Hakuja. Posiada 5 par oczu. Tutaj trzy pary na górze i dwie pary na dole. Posiada język, niebieską jamę gębową. Ten język jest czerwony, tu ma kły, zęby, czerwoną głowę z takimi wyrostkami. Tu ma niebieskie, pomarańczowe tu ma, niebieskie paski tutaj. Na klacie i na nogach też. Cały jest pokryty kulcami tutaj. Tutaj na barkach też. I na ramionach. Na tyłku też ma kolce. Posiada również dwa ogony, które unoszą się do góry. I też posiadają na swoich końcówkach też dużo kolców pokrytych niebieską warstwą. No i tutaj ma dużo niebieskiego też, nie tylko pomarańczowego. A tu, jak widać, może ruszać ręką, rękoma obydwoma. Na rękach ma pazury z niebieskimi końcówkami po cztery palce. No i oczywiście na stopach też posiada końcówki z pazurami. Tutaj jest wystający palec i tutaj trzy zakończone niebieskimi końcówkami. I to, co potrafi ten potwór w filmie, ten kaiju, to, że potrafi tymi końcówkami ogonów strzelać do przodu. I tym się charakteryzuje tym kaiju Shrike-Turn. Może się połączyć z Raidenem i Hakujo w tym drugim filmie Pacific Rim Uprising. No dobrze. Dziękuję bardzo za oglądanie.